W 2020 roku zapotrzebowanie na węgiel kamienny w Polsce stopniało o kilka milionów ton. Sama energetyka spaliła go o 10% mniej niż rok wcześniej. Mimo wszystko w takiej sytuacji Polska Grupa Górnicza wypłaciła właśnie 14. pensję górnikom, na co wydała ponad 300 milionów złotych i ponownie stoi na skraju bankructwa. Rząd będzie musiał bardzo szybko znaleźć sposób na dofinansowanie jej, wpompowanie kolejnych pieniędzy po to, aby spółka się utrzymała. Założony przez rząd w porozumieniu ze związkami zawodowymi plan likwidacji kolejnych kopalń z pewnością nie wystarczy. Te plany likwidacji są zbyt wolne i oznaczałyby nadprodukcję węgla, więc prawdopodobnie trzeba będzie go przyspieszyć, aby ciąć straty, na co na razie nie ma zgody związków zawodowych, ale prawdopodobnie nie będzie innego wyjścia. Skończyły się możliwości dofinansowywania górnictwa, jak to miało miejsce przez ostatnie 30 lat i dzisiaj polski rząd musi pokazać Komisji Europejskiej realny plan likwidacji tak naprawdę tej branży, bo ona nie ma szansy utrzymania rentowności w perspektywie 10 czy 20 lat. Podobnie zresztą jak działo się to na zachodzie Europy.